Dzień dobry moi drodzy, cześć, witajcie, tu znowu Gimper. To jest kolejny odcinek Don't Starve. A co ty robisz? Czemu tu uderzyłeś w drzewo? A tu jest jeszcze jeden ten śmieszek orzeszek. Czy ty coś zabiłeś? To chyba był jakiś zbagowany pies. Ło, tu jeszcze są psy. A bo one z Walrus Campu wychodzą. W sumie strasznie spoko, tylko że może się zrobić niebezpiecznie. Wyrwę ucznia. Kurwa nie. Kurwa nie. O chuj. Nie tak. Tak, dobra. Dobra. Dostał w pysk. No co, frajerze. Tam za nim nie pobiegnę, nie? Zjadł mięso. Głupi, kurwa. Ała. Dobra. Kurwa, ile tych psów. Znaczy w sumie to dobrze, bo dużo tych kłów dostanę i troszkę mięsa potwornego. Ale nie mogę tego mięsa dać temu jak się on nazywa, świni, bo mi się zmieni w świniołaka tutaj i to będzie bardzo niekorzystne. Ale mam dużo kłów psich, to dobrze. Mi się to wydaje bardzo pozytywne. Dlaczego gru ich nie atakuje? O chuj. Oblężony tu jestem. Kurwa. To nie działa na psy. Ja pieprzę. No w sumie po prostu ich zajebię. Bo tu jest dużo tych psów, na cholera. Mogę ich nawet na klatę wziąć, ale ich jest dużo. Wow, zobaczcie. Kolejne dwa psy wyleciały. Mi się bardzo szybko zdrowie kończy. Ja w sensie mam paluszki rybne w domu, a niebieski dżem wleciał. Wracaj tu, ten paszmato. Frejer się schował. No dobra, nic. Mam dużo tych houndstoofów. To schowam tu. Okej. Wyzbieram wszystko. Dwa blue jamy znalazłem. To jest w ogóle bardzo dużo dla mnie. Okej. I możemy w takim razie wrócić do bazy. Mhm. Spędzi mnie raz strasznie, strasznie, strasznie. Przepraszam. A to jest kolejny blow dart. Też będę miał dwa. One są jednorazowe, więc trzeba z tym ostrożnie. Ale z tego co widziałem, mają bardzo mocnego kopa, jeżeli chodzi o obrażenia. Będę mógł sobie teraz zrobić taką laskę do szybszego chodzenia, to jest w ogóle świetne. Nie, to nie jest w Magic. A może to jest w Dress? Tak, Walking Cane. Tylko muszę jeszcze dwa samorodki złota wziąć i będzie spoko. To jest domek świn, tu sobie go rozwalę. Co mi tam? Gdzie mam? Tak tutaj. Okej. Super. O, biedna świnka została bez domku. Jakże mi smutno. Wracamy sobie do bazy teraz. Dzień 34. Niedługo powinna skończyć się już zima. Zbytnio... Gdzie jest Heatstone? Chyba go... Nie, mam go w plecaku. Jest już całkiem zimny. Więc muszę szybko wracać do bazy. Bo to się może inaczej źle skończyć. Mogę na przykład się wyziębić czy coś. Dobrze byłoby tutaj ten las chyba podpalić. Nie mam żadnych materiałów, żeby zrobić ogień, więc muszę bardzo szybko wracać. Chyba, że znaczy tu po drodze, o, już się topi śnieg, widzicie? Już się robi cieplej. Tutaj byłyby ślady tego. No, w sumie w dobrą stronę idę za tym, jak on ma. No, ten frajer głupi. Koelefant. Mógłbym spróbować znaleźć koelefanta jeszcze w tym odcinku. Ale jeżeli tak ma być, to muszę zrobić tutaj ogniszko i podgrzeć sobie troszkę Heatstone'a, żeby móc tam iść. Zdrowia też nie mam za dużo, więc trzeba będzie bardzo ostrożnie w tamtą stronę. Dobra, niech się nagrzeje, ale on się nie zdąży nagrzać nic. Dobra, to ja się chociaż ogrzeję, nie? Mam nadzieję, że będę musiał przejść przez bazę w poszukiwaniu koelefanta. Byłoby super, a jak nie, to przynajmniej niedaleko bazy, to byłoby super. Okej, w tamtą stronę dalej. W sumie idę tak mniej więcej w stronę bazy, nie? Okej, kolejny suspicious dirt pile. Ja na to mówiłem unsuspicious chyba dirt pile, błąd. No, podejrzewam, że tutaj dalej w tą samą stronę zmierza. Trop, zgadza się. W sumie jak raz go już znajdę, on tu nie będzie wróg zagoniony przypadkiem? Nie, tutaj musi mi się skręcić w dół.
Recent activity. Czyli, że niedawno. Jakoś tutaj. No, będzie koło mojej bazy zapewne. Jest koelefant. Cześć. Zamroziło go. Mogę go teraz na przykład włócznie wdźgnąć, nie? Co? Aż tak mi wypierdolił? Nice. O, i dlatego dobrze, że sobie blisko tego ogniska zostawimy. Nie, spaliły mi się rzeczy. Zbieraj to szybko. Bo tu piorun uderzył. Nie możesz? Zmieniło się w popiół wszystko. Zamarznę. Kurwa, no o tym nie pomyślałem, że mi się wszystko zmieni w popiół. Mam tylko królicze te, nie naleśniki, tylko nauszniki. Ale masakra, no tak, za blisko tego kamienia to położyłem. Zjebałem sprawę, gdzie jest ścieżka? Tam, oby do ścieżki. Dzięki nausznikom będę mógł troszkę dłużej przetrwać. I dobiec do bazy. Nie wiedziałem, że on ma takie pierdolnięcie, znaczy nie miałem zbroi założonej, to był błąd. A nie sądziłem, że tak szybko mi odda, będąc zamrożonym. O kurde. Będę musiał zacząć niedługo produkować jakąś mięsną kukłę, bo ja zginę. O, ile judge. Wow, ile tego pozostawiały. Super, dobra, jestem już w bazie. Odłożę jaja tu. O, to jest prawie zepsute. Zjem te fish sticksy. Z nimi też nie najlepiej. Spróbuję sobie jajka zrobić i ten. I mięsko, żeby to się jakoś wyrównało. Jakąś dżadżecznicę. Tak, okej. No to już zaczęło rosnąć to wszystko, więc spoko. No i lecimy w takim razie po moje rzeczy, które koło koelefanta mi wszystkie wypadły. Ten skurwiel sam z siebie mnie chyba nie zaatakuje, więc spoko. Ale biednie, ale zdrzebałem. Jak dalej pójdzie, to niedługo będzie kolejny stream dla was. Zdrzebałem straszliwie. No, teraz już jest w miarę ciepło, więc możemy latać chyba nawet bez tych ocieplanych rzeczy i nie zamarzniemy. No i poszedł sobie koelefant, nie jest tu. Ale mnie, mam nadzieję, nie będzie atakował. Musiałbym ze 4 świnie przyprowadzić. Już nie mam miejsca? Chestera gdzieś tam zostawiłem w ogóle. To muszę wziąć pod uwagę. Dobra, to wezmę. Bifalu hazma tylko 8%, więc go wywalę. I flint jest dosyć ważny, więc go wezmę z dwóch kamieni. A muszę się wrócić po Chestera, bo go tam zostawiłem. Ja pieprzę. Dobra, na razie on mi nie jest potrzebny. Zrobił kupę koelefant. Dobra, on ucieka ode mnie. Spoko. No trudno. Myślałem, że jest prostszy do zrobienia. Okazało się, że nie jest wcale. No trudno. Tak jak mamy już dzień 35, czyli zima się skończyła. Roztapia się wszystko. Następnego dnia już będzie w ogóle lato. Więc spoko, będziemy mogli zająć się naszą bazą. Oj, zacząłem troszkę zamarzać jednak. Okej, już jestem blisko tego. O, jakaś trawa. No, już lepiej. Ooh, much better. Dobra, i teraz tak. Bardzo bym chciał Nightmare Fuel to odłożyć. Marble Flinta nie. Natomiast chciałbym stąd wziąć złoto i zrobić sobie dzięki temu. No, w miarę okej, wyszły te meatballsy z judge'ami. W związku z tym bym chciał sobie zrobić walking cane, dokładnie. To jest super sprawa, zobaczcie jak szybko chodzę. I teraz, jak mam walking cane, mogę sobie zrobić chiński plecaczek, do którego potrzebuję co? Piggyback, jeszcze 6 z silku i 2 liny. Mam 7 z silku akurat. 2 lin nie mam, ale zaraz sobie mogę zrobić. Co ja mogę w kapeluszu już chodzić też. Okej. Refine. Raz. I 2. No to weź zamiast trawy, jeżeli nie możesz nic więcej nosić. I teraz mogę zrobić piggyback. Yeah. Super. Duży plecak. Dobra, moment. Zabiję tego królika. Podejdę do skrzyni. Do drugiej skrzyni. Kurwa no. Czy tu wszędzie jest wszystkiego pełno? Dobra, zrobię sobie jeszcze jedną. Structures. Build chest. Zbuduj ją tutaj. No, odłóż tu i teraz wszystko z tego plecaka chcę tu przenieść. Teraz założymy sobie to. I ten plecak już mi jest niepotrzebny. Czy mogę coś z nim zrobić?
Czy możesz go założyć gdziekolwiek indziej niż na plecy? Nie, możesz go tylko wyrzucić. No dobra, to wypierdalaj plecaku. A my sobie piggyback założymy. Super. A no i jakby teraz nie odczuwa się tego, że on jest powalnia. Boże, jak mi spędzi nos, to jest okropne. O, mięso mi się zdrzebało. Więc tym mogę sobie co najwyżej ponawodzić te roślinki. Nie! O chuj, zjadłem to. Dobra, palić to. Dodam to do ognia. Ogień jest jeszcze taki zimowy, że tak powiem. No dobra, spoiled corn spróbuję ugotować. 3 te i 1 monster meat. Czekaj, jestem strasznie, co z tego wyjdzie. I teraz tak. Następnym krokiem będzie podkładanie tych wszystkich rzeczy do skrzyni. Monster meat do lodówki. Złoto gdzieś, piggyback gdzieś tu. No, wyszły mi kuleczki mięsne i to takie całkiem normalne. Spoko strasznie. No, super. Silk odłożę ostatni. Hitstone już mogę odłożyć. Złoto gdzieś tutaj odłożę, gdzie mogę. Dobrze. Spoiled corn gotuję. Chyba nie warto, bo to jest popcorn. On jest gorszy od normalnej kukurydzy. Tą różdżkę zostawię sobie. Patyki zostawię, kupę bym gdzieś schował. Tu jest kupa, dobra. Pięki wezmę. Młotek zostawię. Te blowdarty zostawię. Gdzieś tutaj, ok. Bumerang wezmę, bo się przyda. Co tu jeszcze ciekawego jest? U Chestera troszkę rzeczy zostało. Natomiast chciałbym wziąć to, żebym mógł posadzić. Weź to, weź to, weź szyszki. Betty to bush. Grastoft. Jeszcze gdzieś grastów powinien być, nie wiem, że mam go tak mało. Tak, są patyki. Grastoft, o, grastoft, patyki, super. Jeszcze więcej krzaczków. I tu grastoft jeszcze, o, super, dokładnie. Teraz to wszystko możemy pozasadzać. No i tyle, czekamy w takim razie, aż noc się skończy. Tutaj już zaczynają mi rzeczy rosnąć. Ten cylinder mi troszkę zwiększa sanity, więc to jest super sprawa. Mi trochę zaraz trzeba będzie ogarnąć, czy żeby zbudować teraz tak, żeby zbudować wooden flooring, potrzebuję jedną sztukę desek. Spoko, damy sobie radę. No, damy sobie radę. Żeby to zrobić, tak mniej więcej murek chciałbym poprowadzić i zrobić tutaj ze dwa takie wąskie wejścia, bardzo wypełnione pułapkami, bo też takie pułapki można robić z kolców. Tuftra, bo właśnie to. Pops up and bites whoever steps on it. Nie wiem, czy na nas też działa. Będę musiał sprawdzić. No, czekamy, czekamy. Stingery pozbieram. Tutaj gdzieś powinienem mieć jeszcze kolce. Kły, znaczy kły psów. Chyba je w Chesterze zostawiłem, bo tu mam tylko jeden. Powinienem mieć więcej generalnie. Albo jeszcze tutaj trochę coś zostawiłem przy elefancie, w co wątpię. Dobra, jest już dzień i to, więc teraz tak. Teraz będzie tak, teraz będzie tak, teraz będzie tak. Już ptaszek zostawia nasionka. Super. My natomiast chcemy tak, tutaj. Porobimy sobie patyczki. Plantujemy. To nie musi być jakoś bardzo zgrabnie. Natomiast przede wszystkim, żeby było koło siebie, nie? To jest raz. Więcej patyków, tak, mam jeszcze saplingów troszeczkę. Tutaj to wszystko umieścimy. Niech one mi rosną, zawsze będę miał pod dostatkiem patyczków. Jak przyjdzie co do czego. Obok patyczków posadzimy sobie trawkę, dużo trawki. Trawka jest ważna w życiu każdego człowieka. Tak jak powtarzam to na każdym materiale. O, w ten sposób. Też nie za daleko od bazy, ale tak, żeby była poza, było poza tymi murami, no nie? Tutaj, tutaj sobie posadzimy jeszcze, sobie będzie rosło, nie muszę chyba tego nawozić, tak mi się wydaje, jak muszę to bardzo niefajnie, ale chyba trawa sama z siebie też będzie rosła, tak mi się wydaje, tylko wolno po prostu. Opla, 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 opla. Jeszcze jeden, tak? Jeszcze trochę tego.
A więc tej trawy będę miał dużo, ale to dobrze, ona jest przydatna. Bardziej niż patyki nawet bym powiedział. I can do that. Tak? I fajnie to wygląda na mapie, nie? Strasznie fajnie. Raz. Dwa, trzy, cztery. Ok, w ten sposób. No i krzaki umieszczę sobie tu, tak myślę. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz te. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Teraz musimy iść po kupę i te krzaki trzeba nawieść, niestety. Okej, tu nie. Tu nie. Tu nie. Tutaj jest kupa. 15 powinno starczyć, myślę 9 i 8. Nie, to braknie troszeczkę, ale spoko. Damy sobie radę. Opla, opla, opla. Pójdziemy po jakieś dodatkowe kupy po prostu. Ten nawóz z kupy starczy na dosyć długo, także też spoko. Dobra, dwa krzaczki są nienawiedzione, ale poza tym mamy 15 działających i dających jakby plony krzaków, jagód, borówek, jak zwał, tak zwał. Tamten już wyrósł, bo tamten nawiozłem troszeczkę tamtym gównem. Z tego bym sobie coś zrobił. Tu jakiś meat zrobić, bo to jedzenie mi się tu już psuje strasznie. Monster meat, dwie borówki i jarzo. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pewnie standardowo meatballsy, ze wszystkiego wychodzą meatballsy. Dobra, to sobie z królika zabijemy. Ok, dostaliśmy kąsek. Super. Troszkę zdrowie bym wyleczył. Czego dokładnie potrzebuję, żeby zrobić healing salve? Jestem ciekaw. Magic, tak? Nie? Refine? Fight? Wątpię. Survival. Healing salve. Dwa proszki, jeden kamień. Spider gland, ale nie wiem, jak prochy uzyskać do końca. Bo musiałbym jakieś przedmioty powrzucać w pobliże pożaru, żeby się zjarały, nie? To myślę, byłoby ok. Tam piorun znowu walnął. No i się nie przejmujemy. Zbieramy sobie tutaj te rzeczy wszystkie. Ok. To mogę wypieprzyć albo coś z tego ugotować tam w sumie. Raz, dwa, trzy. I kąsek. I świeże rzeczy tutaj włożę. O, w ten sposób. Te popsute marchewy też będą ze sobą. Poszedłbym umieścić pająki gdzieś niedaleko. Najchętniej tutaj. To one się chyba będą biły z żabami. Albo tutaj, gdzie się umieszczę, też będzie spoko. Myślę, na tym jakoś bardzo mi nie zależy, żeby one się tam biły z tymi żabami. Mam trzy dżadża pająków przy sobie. Będę musiał poczekać, aż jakby one się rozwiną w te wysokopoziomowe kokony. O, już pająk na mnie wyleciał. Przepraszam, panie pająku, proszę mnie nie atakować. Dobra, i trzeci dżadża. No i tej pająki sobie powychodzą. Ja natomiast będę miał co jeść. Nie no, nie co jeść, ale będę miał silk. A silk jest ważny. O, kolejne meatballsy, dziękuję. Jutro natomiast wybierzemy się. Jutro natomiast wybierzemy się po pszczoły, tak myślę. Kuk. Wyjdą też meatballsy, jeżeli się nie mylę. To mogę tutaj wsadzić w sumie. Dobra. Teraz tak, to wszystko. Słyszę takie bębny bitewne. Ciekawe jestem strasznie, co to oznacza. Nie mam pojęcia. Słyszycie też? O nie, co to mi wyszło? Pierogi, tak? Pierogi. Dużo zdrowia mi odnowiły, super. Bardzo się cieszę. Robimy sobie dwa ptaszki. Dobra. I teraz tak, zaraz będzie noc. Więc przydałoby się... O, już się złapał. Mam tu do kopania gdzieś tu. Powinno być, ale nie ma. Mam w ekwipunku. Okej, to zaekwipuj to. Czy
mam wrażenie, czego zrobić pochodnie? Mam. W takich momentach się orientuję, że no naprawdę. Za sobie las jakiś tam zrobię. O, super, jak jasno. Drugi ptaszek się złapał. To jeszcze jedna klatka ma troszeczkę zdrowia, więc super. Widzicie, jak nie chodzę z tą laską, to strasznie, strasznie spowolniony jestem. No i okej. Wiecie, wydaje mi się, że w tym odcinku to tyle. Mamy dzień 36. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki Don't Stare. Trzymajcie się. Cześć.